panie speakerze, poprosiłem parę słów po awansie Wigier do ćwierćfinału. Historyczny mecz za nami i historyczny mecz przed nami. Nie tylko w pucharze, ale w lidze. Trzeba wygrać. Wygrywamy. Wygrywamy, no dokładnie. Lekcja taktyki. I co teraz powiem? Dawaj ziomek, zajaramy. Już jesteś tatusiem, czy nie? Do meczu, tutaj przy wyjściu, nie? Dobrze. Dobrze? No. Ja w pewnym momencie pana zapowiem, pan sobie spokojnie wyjdzie tam na środek, gdzie będą chłopcy z tą flagą, no nie? Damy piłeczkę panu i później zapowiem jeszcze kilka rzeczy, nie? A później wrócę znowu do pana i prosimy o symboliczne kopnięcie. Pan ustawi na środku piłeczkę, kopnie tam lekko czy mocno, jak tutaj panu dobrze. Nad tym pracujemy. Oczywiście tak jak Górnik chciał dzisiaj się nam zrewanżować, wygrać, my też chcieliśmy wygrać, ale punkt trzeba zawsze szanować i jeżeli będziemy dalej grać tak konsekwentnie w obronie i też przede wszystkim w tych stałych fragmentach gry, bo to dla nas było do tej pory taką ostatnią bolączką, to dzisiaj i w tym poprzednim spotkaniu pucharowym bardzo dobrze, umiejętnie się broniliśmy. Wszystko gdzieś tam w pierwszym meczu pucharowym zdobyliśmy bramkę, to się troszeczkę łatwiej grało. Tutaj, tak jak pan powiedział wcześniej, troszeczkę szachu było, gdzieś tam dwa zespoły się badały. Przede wszystkim defensywy chciały
nie stracić bramki, no i tak, tak 0-0. RNTP New Media.